Otwieram obrady 24. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Witam serdecznie na obradach pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Witam serdecznie. Witam panią skarbnik, panią Martę Kleischmidt. Witam was, koleżanki i koledzy radni. Witam panią sekretarz, panią Kamilę i pana Krzysztofa. Dzisiejsze posiedzenie sesji nadzwyczajnej jest na wniosek pana burmistrza, dlatego że tak, szanowne koleżanki i koledzy, w projekcie uchwał, który otrzymaliście, musimy uporządkować niektóre projekty uchwał w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa KOF. I tak jak sobie koleżanki i koledzy przypominamy, my odnośnie gospodarki śmieciowej, tak to nazwie, na sesji 22, która odbyła się 30 kwietnia 2020 roku, podejmowaliśmy uchwały. Ale ze względu na ten późniejszą uchwałę w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, musimy to uporządkować, żeby uaktualnić projekty uchwał. Mogły się one ukazać w publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa. I tak jak szanowne koleżanki i koledzy otrzymaliście, żeby to wchodziło w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Na podstawie listy obecności jest nas 15 radnych, ale musimy to dokonać jeszcze poprzez głosowanie imienne, żeby nasza sesja była prawomocna i żebyśmy te uchwały mogli podejmować. Poproszę o potwierdzenie swojej obecności na dzisiejszej sesji. Pani Marzena Dzierżyńska. Obecna, tak? Pan Mirosław Gajek. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, jestem. Pani Wioletta Konieczna. Mikrofony mają wyłączone. Pani Wioletta Konieczna. Mikrofon. Tak, bo widać nawet, że mają wyłączone. Tak. Wrócimy potem. Pan Jerzy Landowski. Jestem obecny. Pan Paweł Litwin. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Roman Margielewski. Witam serdecznie. Pan Janusz Parczyński. Tam jestem. Pani Marysia Pokorska. Dzień dobry wszystkim, obecna jestem. Pan Andrzej Rybyk. Jestem obecny. Pan Przemysław Szelerski. Dzień dobry, jestem. Pan Daniel Werner. Dzień dobry, obecny. Ja jestem obecny. Pan Piotr Wodyk, nieobecny. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz, nieobecna. I pani Agnieszka Zelik, nieobecna. Jeszcze wrócimy do pani Wiolety Koniecznej. Jestem. Dziękuję bardzo. A więc nas jest na podstawie listy obecności oraz potwierdzenia swojej obecności. Jest nas aktualnie 12 radnych, a więc możemy przeprowadzić prawomocne obrady sesji, podejmować stosowne uchwały zgodne z porządkiem obrad dzisiejszej 24. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Szanowne koleżanki i koledzy, dzisiejszą sesję poprzedziło wspólne posiedzenie komisji, na których została omówiona problematyka związana z dzisiejszymi obradami. Pan burmistrz tu przybliżył nam szczegółowo te projekty uchwał i sądzę, że tutaj już nie będziemy tego do pana burmistrza, jak gdyby będą pytania, to proszę bardzo, ale bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury o wydanie opinii dotyczących projektu uchwał w naszej sesji. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje następujące uchwały. Uchwała nr 24, 171, 20,
Uchwała nr 24/172/20, uchwała nr 24/173/20, uchwała nr 24/174/20 i uchwała nr 24/175/20. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowne koleżanki i koledzy, przystępujemy do głosowań nad projektami uchwał. Czy są jeszcze dodatkowe może pytania do pana burmistrza, się zwrócę do szanownych koleżanek i kolegów. Nie widzę. Projekt uchwały nr 24/171/2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polanów. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Głosujemy. Pani Marzena. Mikrofon wyłączony. Pani Marzena, głosujemy. Zwracam się jeszcze raz. Pani Marzena Dzierżyńska, głosujemy. Uchwały. Wrócimy z powrotem. Potem pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Pani Wioletta. Coś ma źle podłączone słuchawki. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Parszyński. Jestem za. Pani Marysia Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem za. I ta trójka jest nieobecna. Wrócimy ponownie. Połączymy się. Pani Marzena Dzierżyńska. I pani Wioletta Konieczna. Marzena. Ma mikrofon wyłączony pani Marzena. Pani Marzena ma wyłączony mikrofon i pani Wiola chyba też. Pani Marzeno. Nie ma. To ma słuchawki na uszach. Niech słuchawki wyłączy. Do mikrofonu nie. Nie mogę pisać, bo nie będzie widać. Trzeba zadzwonić do nich. Coś nie łączy. Chwileczkę, będziemy technicznie łączenia. Niech może Wioleta niech wyłączy słuchawki, a Marzena niech włączy mikrofon. Dobra. No. Teraz jest... Dobra, próbujemy. Pani Wioletta, czy teraz mnie słychać? Tak, słychać. Głosowaliśmy, Wioletta, głosowaliśmy. Tak. Bardzo tak, się cieszę. Jest uchwała. Głosowaliśmy uchwałę. Kto jest za? Uchwały numer 171. Wioletta. Oczywiście jestem za. Dobrze. Dziękuję bardzo. Bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 24/172/2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rój. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem za. I ta trójka jest nieobecna.
Na podstawie głosowania 12 wszyscy radni byliśmy za przyjęciem tej uchwały, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały numer 24/173/2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Nie widzę. Pytam, przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem przeciw. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybek. Jestem za. Pan Przemysław Szelewski. Za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem za. I ta trójka nieobecna. Na podstawie głosowania za było 11 radnych, jeden głos przeciwnych, a więc podjęliśmy tą uchwałę. Bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały numer 24/174/2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy Polany. Nie widzę pytań, a więc głosujemy. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. I pomimo, że wcześniej głosowałem przeciw, jednak projekt tej uchwały dotyczy stricto zmian odnośnie wejścia w życie tej uchwały. W tym wypadku za tą zmianą jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybek. Jestem za. Pan Przemysław Szelewski. Ja tak samo jak pan Roman, w tym przypadku jestem za. Dziękuję. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem za. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 24/175/2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Polanów. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybek. Jestem za. Pan Przemysław Szelewski. Za. Pan Daniel Werner. Jestem za. I ja jestem również też za. Na podstawie głosowania jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Szanowne koleżanki i koledzy, bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi Grzegorzowi Lipskiemu za udział w sesji. Dziękuję serdecznie wam, koleżanki i koledzy. Dziękuję serdecznie pani sekretarz, panu Krzysztofowi. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek 24. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Obrady sesji 24. uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do zobaczenia.